I dzisiaj dowiaduję się, że my nie mamy lekarzy. Że wszystkim zależy, że musi być coraz więcej lekarzy, żeby nie uciekali na zachód, oni muszą w Polsce pracować. Po to, żeby zostać lekarzem, trzeba być studentem. Trzeba być studentem Akademii Medycznej, dzisiaj to się nazywa Uniwersytet Medyczny i trzeba mieć comiesięczne staże. I dzisiaj się dowiaduję, że za staż ten student musi szpitalowi zapłacić. Bo go nie przyjmą. Dzwonię do dyrektora największego szpitala wojewódzkiego, nie będę wymieniał nazwiska, mówię, jak to jest? Panie senatorze, my nie chcemy, żeby ten płacił, ale żeby Akademia Medyczna na niego zapłaciła. Ja mówię, ale po co będzie? Bo on wodę nam zużywa. A ja... i kanalizację. To ja mówię, no jak to wyważycie, jak już tak dobrze liczycie? To jak ma ktoś zapalenie pęcherza, to płaci 2 razy więcej za staż? Bo to ciągle chodzi do tej ubikacji, czy nie? Więc dzisiaj tak się robi, że ten dyrektor już tak zgłupiał, że za 10 adeptów, którzy przychodzą na staż, pielęgniarski, do laboratorium, na chirurgię i tak dalej, każą im płacić. Ja pamiętam, że kiedyś były takie papy w cechach, głównie rzeźnicy. Jak ktoś przed wojną chciał kształcić jakiegoś swojego potomka na rzeźnika, to musiał płacić. No bo to było wiadomo, wiecie, to była kierownicka sklepu rzeźniczego, to w dawnych czasach. To była osoba tam, doktor, to z tego, i trzeba było za to płacić. Więc dzisiaj też się to robi. A jak się nie da płacić, to się przerzuca te koszty. Na kogo przerzucono te koszty? Na najsłabszych. Kto jest najsłabszy? Pielęgniarka. Ja dzisiaj również odkryłem, że średnia płaca pielęgniarek spadła. Spadła do niższego poziomu, niż była przy słynnym białym miasteczku. I wiecie co? Nie ma białego miasteczka. Nie ma białego miasteczka, bo się udało zmienić system pod względem komercji i podpisały się z pielęgniarkami umowy cywilnoprawne. Jak się jest młodym, to się na to idzie, bo się ma po pierwsze pracę, a po drugie się myśli, że ja sobie kupię na przykład mydło, wpiszę w koszty i nie będę musiał płacić podatki za darmo. Prawda? Jak się potem idzie z wiekiem, to potem się okazuje, że za darmo to będzie emerytura w wysokości 300 zł. Że za darmo to będzie to, że jak się rozchoruje, to nikt mi za pierwszy miesiąc nie zapłaci ani grosza, a każdy następny mi będą płacić 1/6 tego, co zarabia. Za darmo to jest to, że jak stracę zdrowie, a zdarza się stracić zdrowie, bo ukuje się igłą i zakaże się żółtaczką i nie będę w stanie dochodzić od szpitala, bo jakoś tak się zdarzy, to dostanę rentę, gdzie na chleb. Na razie żeśmy to kupili, bośmy zgłupieni. W normalnym państwie jest to nie do pomyślenia, ponieważ normalne państwo szanuje sobie to, że my się po prostu starzejemy i musimy mieć pewne zabezpieczenia, które wymyślili państwo. Ta komercjalizacja jest bardzo trudna. Pielęgniarki nie protestują, bo gdyby przyszły rozbić białe miasteczko, to do ich domu zapukałby komornik i przyszedł z nakazem płatniczym, bo kary są napisane w tych umowach. Jak nie przyjdziesz, to trzeba zapłacić kary, jak w każdej umowie cywilnoprawnej. Pielęgniarki się mogą dogadać i potem, jak się zrobiła tragedia typu w Gdańsku, gdzie nie zdążono z cięciem cesarskim na tych bliźniakach, to się okazało, że na oddziale bardzo ciężkim była jedna położna. Ja widziałem już na oddziale dla urazowo-ortopedycznym 55-łóżkowym jedną pielęgniarkę. I wróciliśmy do tych czasów, co nam zarzucali za czasów komuny. W takiej sytuacji pielęgniarka może na tym oddziale tylko pić kawę, bo ona nie jest w stanie udzielić pomocy 55 ciężko, obłożnie chorym pacjentom czy pacjentom. Może pić tylko kawę i liczyć na to, że nic się nie stanie. Na takie szczęście możemy liczyć, bo my jesteśmy władzą publiczną i musimy brać za to odpowiedzialność. W związku z tym my mamy pewne rozwiązania, te rozwiązania są oczywiście trudne. Pierwszą rzecz to jest rzecz, którą musimy zrobić, to musimy zadbać o pieniądze. Nie da się, słuchajcie, nowocześnie leczyć, nie da się płacić za leki, zwłaszcza chorych przewlekle, mając tylko i wyłącznie takie pieniądze. I wtedy oczywiście pojawia się problem, bo jak to zrobić? Dzisiaj w systemie tak zwanym ubezpieczeniowym żaden ubezpieczeniowy nie jest, ponieważ ubezpieczenie ubezpieczamy ryzyko. I ci, którzy mają samochody, to wiedzą, na czym polega ryzyko, bo jak tłuczę co roku jeden wypadek, to ma 120-130% stawki podstawowej i pies z kulawą nogą mu nie powie, że będzie miał jakąś zniżkę, prawda? A zniżki są ustalone tak, jakby była średnia, gdyby wypadkowość była taka przeciętna. Gdyby tak było, to przewlekle chory by musiał zapłacić miliony, bo on po prostu z definicji jest bardziej ryzykownym pacjentem. Jeżeli ktoś chce sprawdzić, to może iść takie Zignal i Duna się nazywa takie towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczy państwo nawet na raka, na leczenie raka. Pod warunkiem, że wy nie macie raka i do 7. pokolenia nikt nie ma. Wsteczny. Jeszcze to sprawdzą. Każą napić. Nie w papierze. Do probówki zawiozą do Islandii i tam zbadają genetycznie, czy w tej rodzinie, w tych genach nie ma jakiegoś genu, który mógłby wyjść i nas zaskoczyć, że ten facet będzie miał raka. Tam jest tak skalkulowane, że największe mają szanse ci, którzy są zdrowi i umierają nagłą śmiercią. Że nawet karetka nie zdąży dojechać, prawda? Bo to dla tej sytuacji ubezpieczenia jest najlepsze. Więc takiego systemu ubezpieczeniowego musimy zadbać o pieniądze. Czy to o te pieniądze możemy zadbać? To jest pytanie do polityków. Nie jest to łatwe pytanie, ponieważ zaraz się pojawi pierwszy ważny problem. To skąd wziąć? To jest słynne pytanie Tuska. Skąd? Ano panie premierze, jak pan miał dziurę w budżecie, to pan skąd wziął? Walnął pan podatek VAT, nikogo o nic nie pytają. Syp. Ja nie mówię, że trzeba wziąć podatki, tylko być może nie należy budować autostrad najgorzej na świecie, tak jakbyśmy szli przez góry skaliste albo Himalaje, a my mamy rzeczkę w Mszanie, którą ja, a znam tą rzeczkę, byłem w stanie, może nie dzisiaj, ale jeszcze jakieś 10 lat temu, około 50 przeskoczyć. To tam wybudowali estakadę, która kosztowo jest tak jak Golden Gate w San Francisco. I będą ją otwierać, słuchajcie, pojutrze. I będzie wielki sukces, bo tylko 4 lata spóźnienia. Mało tego, ciężarówki podobno postawili, ale nie jechały, bo mogłoby się to zawalić, prawda? Premier pojedzie lekkim samochodem, być może na rowerze, albo pójdą pieszo, żeby lepiej było widać w kamerach. Więc te pieniądze tam są. Myśmy takich pieniędzy dużo wydali. Myśmy kupili przecież Pendolino. My nawet mamy koleje śląskie tak wyposażone, że głowa boli. Nawet nikt nie wie, czyje te pociągi są. Wiadomo tylko, żebyśmy je zapłacili. I żaden z marszałków, ani z Nowaków za te zegarki, to mają w prezencie, prawda? Nie zapłacił za te pieniądze swoimi pieniędzmi, bo oni są od brania, a nie od wypłatania. Tamte pieniądze po prostu są. Druga sprawa to jest uproszczenie tego systemu. Jeżeli my będziemy w dalszym ciągu kombinować, jak leczyć, żeby zyskiem, to dojdziemy zawsze do jednego tematu. Stany Zjednoczone pokazały, jaki jest kierunek. Zawsze będzie drożej, a opieka zdrowotna zawsze pójdzie niżej. Mamy jeszcze 3 państwa, z którymi się możemy ścigać, żeby do Albanii dojść, więc zapas jest. Bo jeszcze Bułgarię, Rumunię musimy przeskoczyć, a potem mamy już Albanię i wtedy jak koszty będziemy mieć ze Stanów Zjednoczonych, to już będziemy z Albanii. Tak? Więc musimy o tym pamiętać, że z tej komercji musimy się wyłączyć. Ja mówię engremio, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, proszę bardzo. Nie widzę powodu, żeby nie korzystał z prywatnej opieki zdrowotnej, nie widzę powodu, żeby ten, ale system solidarności mówi, jak wszyscy w Konstytucji muszą się składać, to wszyscy muszą mieć jednakowy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, czyli muszą z tego korzystać na równych zasadach. A nie, jak jest ze Świętochłowic, to go za rok do kolejki wpuszczą, a jak ktoś jest z Warszawy, najlepiej z ministerstwa, to jutro go wyleczą. Tego nie możemy zrobić. Więc uprościć ten system. I tutaj pojawia się rzecz bardzo trudna. Ja zawsze mam z tym ogromne kłopoty, jak to wytłumaczyć, bo to znaczy zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia. Widzę, że już pan doktor Nowak się schował. Nie ma. Ja się bardzo cieszę. Ja się cieszę, ale jak tam był, to pan tak nie mówił. Spoko. Nie słyszał. Czy to jest nakaz dzisiaj? Tak. Ludzie muszą widzieć, że coś się zmienia. Ja wcale nie mówię, że my nie mamy liczyć kosztów. Ja wcale nie mówię, że nie mamy mieć odpowiedzialnych menadżerów, którzy czuwają nad wydawaniem tych pieniędzy, tylko my musimy ten system, który się nam po prostu sam znowu otworzył. Straciliśmy nad nim kontrolę, prawie wszyscy. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce wie, jak to działa. Prawda? Sośnierz się podobno pogubił i poszedł to z kancelarii teraz w tym parku budowym. No to już jest duży wyznacznik, rzadki specjalist, prawda? Więc musimy to zlikwidować. Musimy ten system zdecentralizować. On musi iść na mniejsze teatry, musi iść na województwa. To nie jest tak, że te województwa, Polska jest jedna, nie muszą partycypować również w tych kosztach, gdzie ta dochodowość z podatków i innych rzeczy jest mniejsza. Ale województwo śląskie jest inne niż województwo warmińsko-mazurskie. I my inaczej chorujemy. Częściej chodzimy do lekarza. Co prawda, jak się ma tak zwaną blindę, czyli ślepą kiszkę, to jest to samo. Trzeba tu zoperować i tu. Tyle, że ci tam dłużej wytrzymują. A my zaraz lecimy do lekarza, bo mamy taką tradycję. I wiadomo, że tereny wiejskie troszeczkę mniej korzystają z tego i można inaczej ten algorytm wyrównawczy, czyli te przekazywanie środków. Ale bez zmniejszenia tego planowania do poziomu województwa się nie uda. Co jeszcze musimy zrobić? No musimy wiedzieć, co się dzieje. No wiecie, dzisiaj wiedzą, kto tu siedzi. Tam siedzi satelita, przy satelicie ten, jak on się tam nazywa, Ciszewski, czy jakiś tam inny, Sienkiewicz do służb i on wie, kto tu siedzi, także macie to już w papierach zanotowane. No jak? Bilingi są jasne, nie wytłumaczycie się, chyba że powiecie, że babcia była i wzięła mój telefon komórkowy. Ale mogą zbadać odciski palców i znowu będzie kłopot. Prawda? Więc już wiedzą, że tu siedzicie. Więc o to też chodzi, że dzisiaj my musimy też wszystko wiedzieć, tylko jednego nie chcemy zauważyć. My nic nie wiemy, jak się chodzi. A my doskonale wiedzieliśmy dokładnie 20 lat temu, jak jeszcze byłem dyrektorem, to myśmy wiedzieli, że gdzieś tam pod Świętokrzyskim, taka miejscowość Pilica była. Tam była epidemia ślepej kiszki. Tam wszyscy mieli zoperowaną ślepą kiszkę. Jak zmienili ordynatora oddziału chirurgii, kurczę, nikt się nie leczył na ślepą kiszkę. Bo tak ta służba zdrowia działa, ta weryfikacja nie jest prosta. Lekarz przyszedł, brzuch cię boli, 2 razy puknął, ślepa kiszka do operacji. 1000 złotych. Prawda? Więc to się, ale to dzisiaj te systemy wszystko to są w stanie zrobić. Tyle tylko, że mamy tak potwornie zbieranych dużo danych, że nikt na nimi nie panuje, bo nie idzie ich zagregować. Czyli dowiedzieć się, jak to jest. Nie potrafimy od wielu lat, mimo ogromnych pieniędzy na informatyzację, wprowadzić sensownego narzędzia do planowania i kontroli. My nadal lubimy wysłać kontrolę do apteki i sprawdzić, czy jest zrobiony prawidłowo przecinek, albo czy król jest napisane przez U zamknięte. Bo jak jest przez U otwarte, 100%, bo jest źle wystawiona recepta. A nie potrafimy wprowadzić prostego systemu, który tu w gospodarce innowacyjnej w Katowicach, taka firma, nie powiem nazwy, bo posądzicie mi o reklamę, już 10 lat temu opracowała, czy wiedziano, gdzie, jaka recepta i jaki lek w całej Polsce jest zrealizowany. I myśmy mieli na przykład problem z lekami, głównie narkotykami, i recepty były fałszowane, bo to, co to dzisiaj, tą receptę z tym królem, jak już dobrze napiszę przez zamknięte, bo mi się uda, prawda? Bo się nauczyłem już od Komorowskiego, że pewne rzeczy to trzeba uważać, mi się uda, to co to zrobić, ją skserować i polecieć po wszystkich aptekach? Nic to nie znaczy, a ten system istnieje, który mówił od razu, tak jak w banku. Spróbujcie wziąć waszą kartę bankomatową, niech wyczyście sobie ją do zera, idźcie do sklepu i spróbujcie zapłacić. Wyjdziecie tak. Od razu was będą aresztować, żeście są oszuści i złodzieje. A przy lekach prosty system, który działa bez wiedzy, nie da się tego załatwić, bo w tej mętnej wodzie ktoś musi wyłapać. Więc ten Narodowy Fundusz Zdrowia musimy załatwić. Musimy wiedzieć, jakie są potrzeby, jak my hodujemy, ile w Świętochłowicach rodzi się dzieci, jakie będą miały choroby, ile ma wadę kręgosłupa i trzeba będzie poświęcić tyle, a tyle butów ortopedycznych. A u nas buty ortopedyczne to jak jest epidemia, to wszyscy mają po 5 par. Ja widziałem DPS, z Dom Pomocy Społecznej, gdzie wszyscy chodzili w butach ortopedycznych. No bo przyszedł ten, który produkował te buty i załatwił to. Papiery się potem dorobi, prawda? Papiery się dorobi i tyle. Paskostopie to tu nie mają na Śląsku, platform. Więc musimy to wiedzieć, jak jest. Poza tym musimy mieć narzędzie. Tym narzędziem dla państwa jest jednak publiczna opieka zdrowotna. Ta publiczna opieka zdrowotna póki co musi łapać to, co jest najdroższe w tym systemie i najbardziej skomplikowane. I najbardziej skomplikowane niestety jest lecznictwo szpitalne. Oczywiście, że można to rozwiązywać w taki sposób, że kontrolować i tak dalej, bez tego i mówić, że niewidzialna ręka rynku zadziała i rynek się sam jakoś tam ureguluje. Tyle tylko, że to nie będzie miało nic wspólnego z odpowiedzialnością władz publicznych za opiekę zdrowotną w Polsce, jak jest napisane w Konstytucji, bo będzie to wtedy odpowiedzialność niewidzialnej ręki rynku. A niewidzialna ręka rynku jest tak odpowiedzialna, że jak się coś schrzani, to i tak nikt nie ponosi konsekwencji, bo przecież jest z definicji niewidzialna. Prawda? Więc to też musimy wiedzieć, żeby tę publiczną opiekę zdrowotną jakoś być. W związku z tym od dawna proponuje sieć szpitali. I co to jest takiego, żeby w powiatach wyłonić jakąś sieć szpitali, opisać to, jak to potrzebujemy. To nie jest zametodowane raz na zawsze. Przecież nawet parafie się zmieniają. A szpitale miały być trwałe, bo mi mówiono, że jak się raz ustali, to się już potem nie zmieni. Powiedzieć mniej więcej, jakie łóżka, jeżeli są jakieś technologie nowe medyczne, które skracają okres pobytu, bo dzisiaj przecież nikt po operacji nie leży przepisowych miesiąc, bo gdyby leżał w miesiąc, to szpital go zabije przecież. Bo tam jest tyle bakterii takich niedobrych, że ciężko po szpitalu się po miesięcznym pobycie się pozbierać. Niestety, starzejemy się, więzy rodzinne się zrywają. Już tutaj widzicie, że może tam co piąty, co szósty ma krewnych, zazwyczaj młodych, za łapą. Za łapą. I jakby teraz ten mój rodzic się tutaj w Polsce zestarzał, to cała sprawa polega na tym, żeby broń Boże tego rodzica chorego, przewlekle chorego, za łapę nie sprowadzić. Bo wtedy się zrobi niestety nieszczęście, bo Niemcy to mają ordung i każą zapłacić. Natychmiast każą zapłacić. Nie ma mowy, prawda? Więc my musimy stworzyć tego typu konsekwencje, gdzie tych naszych chorych przewlekłych możemy leczyć troszeczkę tak, troszeczkę innym zamiast. Oczywiście, że trzeba wiele innych jakichś tam przedsięwzięć. Trzeba przede wszystkim odejść od tej cholernej definicji zysku. Bo jeżeli my mamy mało pieniędzy, to jeżeli z mało pieniędzy mamy jeszcze zrobić 10% zysk, to musicie wiedzieć, że 10% musimy przeznaczyć mniej na leczenie. Tak to jest, że szpital w Świętochłowicach, szpital w Rybniku nie jest mennicą państwową i nie dodrukuje sobie pieniędzy. Te pieniądze z zysku musi wziąć do siebie. Tu jest oczywiście nastąpiła komercjalizacja, my jesteśmy temu przeciwni. Ja sobie jeżdżę po Polsce, znam dużo sytuacji bardzo trudnych, prawda? Generalnie chodziło o to, żeby ten szpital w ogóle mógł działać. Bo jak ktoś dostanie dług 50 milionów, to tam żaden dostawca, żadna hurtownia nie przyjedzie z lekiem. Bo do was, jak wy dostanie, jak macie jesteście zadłużeni, to idźcie do banku i spróbujcie wziąć kredyt. Co najwyżej przyjdzie prowident, a za prowidentem Ukraińcy. By egzekwować. No tak to jest. Więc wiadomo, że tam się robi drożej. Natomiast myśmy myśleli, że to będzie trochę inaczej. Że będzie jednak restrukturyzacja finansowa na innych zasadach niż niż